Dzień dobry, witam Was serdecznie, kochane moje kobietki. Dzisiejszym tematem będą mężczyźni, bo Ty jesteś najważniejsza, ale kolejny odcinek, tylko że Ty jesteś najważniejsza, ale stroisz się dla koleżanek, dla facetów. Co z tymi mężczyznami? Słuchajmy, mężczyźni, albo ich kochamy, albo się z nimi umawiamy, albo ich nienawidzimy, albo się z nimi kłócimy, albo się dla nich stroimy. I co tutaj jest ciekawego? Chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. To na pewno Wam pomoże w życiu. Zobaczcie, ja dzisiaj już nie noszę biżuterii. Kiedyś obrzucałam się biżuterią bardzo. Dlaczego dzisiaj jej nie noszę? Ponieważ robiąc wywiad z wieloma mężczyznami, rozmawiając z kolegami, z obcymi, z różnymi, powiedzieli mi, że my zupełnie inaczej wszystko postrzegamy. I ja zauważyłam też, mężczyźni są Marsa, kobiety z Wenus. Wiecie, że to jest prawda? A dlaczego? Dlatego, że my chcemy dla nich ładnie wyglądać, ale oni nie odróżniają. Jaką my mamy dzisiaj sukienkę? Odróżniają tylko, że mamy sukienkę. Nie odróżniają, jakie mamy dzisiaj szpilki, czy to są różowe, kolorowe, czy z cyrkonią, czy z klamerką. Oni widzą tylko szpilki. Następna sytuacja, jeśli chodzi o biżuterię. Ja kiedyś pytałam swojego męża, kochanie, te kolczyki, czy te? Mogą być te. Przynoszę kolejne, a te czy te? Te też ładne. Kolejny łańcuszek albo coś na rękę. I cały czas było, może być, w tym też dobrze. No mówię, kurczę, nieobiektywny czy co, czy ja mu się we wszystkim podobam. Nie o to chodzi. Słuchajcie dziewczyny, mężczyźni widzą kolczyki. Nie widzą, czy my mamy wisiorki dotąd, czy my mamy krótkie kolczyki, czy my mamy jakieś błyskotki. Po prostu dla nich kolczyk to kolczyk. Nie rozdrabniają się na takie rzeczy. Wiele rzeczy w życiu tak jest. Mężczyzna też niczego się nie domyśli. Jeżeli powiemy mu, że chcemy, tak i tak, dzisiaj idź wyrzuć śmieci, dzisiaj zrób te zakupy, albo mógłbyś w końcu, chcemy, żeby się domyślił, żeby w końcu te skarpetki wkładał i chodzimy po mieszkaniu i rozwalone skarpetki, ciągle te skarpetki na podłodze i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, on nie wie, że my mówimy do niego. O, jeżeli podejdziesz i powiesz, Zenek, weź podnieś te skarpetki, bo mnie to wkurza i włóż do prania, no to wtedy może dotrze. Dziewczyny, my się dla nich stroimy, my chcemy, żeby oni się czegoś domyślali, ale to jest dla nich nieważne. Oni widzą czarne albo białe, więc tak naprawdę my kobiety stroimy się dla kogo? Dla kobiet, czyli stroimy się dla siebie, żeby dobrze wyglądać, ale także dla kobiet. Musimy fajnie wyglądać dla swojego faceta, ale wizualnie, żebyśmy były poprawne, czyste, albo miały sukienkę, albo spodnie, lubią spódniczki, to chodzimy w spódniczkach, tak? Ale nie na zasadzie, że mamy różnorakie ubrania i oni tego nie zauważają. Albo są dziewczyny, które są bardzo złe na facetów, że kurczę, nawet nie zauważyłeś, że kupiłam coś nowego. Nie, on tego nie zauważy, on nie zauważy nawet koloru Twoich włosów, dlatego że on patrzy na co innego. Oni patrzą troszkę też na nasze wnętrze, chociaż są wzrokowcami. To też to przykuwa ich uwagę zupełnie co innego niż nas. Panowie, jeśli oglądacie to, to wypowiedzcie się, powiedzcie jak to jest z Wami. Czy to rzeczywiście trzeba Wam prosto wszystko mówić? Trzeba Wam, nie domyślicie się czegoś? Bo na pewno tak jest. Ja sprawdziłam to na wielu facetach, jeśli chodzi o wywiady, na swoim. I jeśli chodzi o brata, czy jeśli chodzi o kogoś z rodziny. Rozmawiałam nawet ze swoim teściem, więc tak to jest. Trzeba mężczyźnie powiedzieć, wtedy dziewczyny będziemy szczęśliwsze, bo będziemy wiedziały, że to nie jest dla nich istotne. My stroimy się, na przykład malujemy sobie paznokcie, psiukamy się i tak dalej. Oni lubią zapach naszej skóry, nie lubią tych perfum, nie lubią tych lakierów do paznokci, lakierów do włosów, oni tego wszystkiego nie lubią. I nie męczmy ich tym, nie katujmy ich tym, bo jeżeli to robimy, to będziemy ich od siebie odpychać.
No niestety, ale każda z nas to robi. I mam nadzieję, że troszeczkę Wam rozjaśniłam, jak to jest z tymi mężczyznami naszymi. Dlaczego ciągle do nich wiele rzeczy nie dochodzi? Ponieważ oni rozumieją inaczej. Inaczej dla nich jest prosto, czarne albo białe, a my widzimy wszystko na kolorowo. Pamiętajcie dziewczyny, kolejny odcinek, Ty jesteś najważniejsza. Weźcie życie w swoje ręce, zacznijcie zastanawiać się, co się dzieje dookoła i dlaczego tak jest, dlaczego Twój facet się tak zachowuje, dlaczego Twoje dziecko się tak zachowuje. I życzę Wam pozytywnej energii, dużo uśmiechu, dużo radości, dużo dziecka. Mówcie sobie, kocham Cię. Pozdrawiam Was serdecznie.